Za nami trzeci dzień edycji, a dzisiaj dostaniemy nagrody za Squad Battles. Wczorajszy content dostaliśmy Madisona Player of the Month SBC. Rynek kart topowych bardzo mocno poszedł w górę. I pokażę wam trafy z dzisiejszego streama, była jedna bardzo mocna karta oraz trafiliśmy ikonę na koncie widza. Siema, witam was tą niedzielę. Słuchajcie, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, co dzień o 6 rano macie tutaj materiały. Też pamiętajcie, lokowanie i rozpoczynamy materiał. Sponsorem kanału jest Zeneba. Jest to strona, którą pewnie doskonale kojarzycie. Możecie tutaj kupić doładowanie do Xboxa, do PlayStation, gry na przykład EFC24 czy inne produkty cyfrowe, ponieważ Eneba posiada bibliotekę ponad 20 tysięcy produktów cyfrowych, więc myślę, że w tych kategoriach każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli chodzi o doładowania, wiadomo, można niekiedy na nich oszczędzić, można jakoś taniej zrobić zakupy potem w sklepie na przykład Microsofta albo PlayStation. Macie mnóstwo metod płatności, bo jest ich naprawdę sporo. Dodatkowo Eneba ma support 24/7, no i oceny, z którymi możecie się tutaj zapoznać. Słuchajcie, zbyt dużo się nie dzieje, jeśli chodzi o jakieś nowe informacje, przecieki czy cokolwiek, co krążyłoby wokół Ultimate'a. Natomiast sytuacja wygląda tak, że po pierwsze dzisiaj mamy niedzielę, czyli pierwsze nagrody, które nadchodzą w tej edycji, a dokładnie nagrody za Squad Battles, które powinny pojawić się w grze o godzinie 10. Zobaczymy, jak im pójdzie w tym roku, czy jak będzie wyglądała sytuacja, czy będzie dało się odebrać na telefonach i tak dalej. Natomiast to też nie powinno robić jakiegoś wielkiego problemu. Jak widzicie, ja nie pograłem, ale za to pohandlowałem, o czym zaraz porozmawiamy. No i wiadomo, te nagrody też przyniosą jakąś podaż kart. No i prawdopodobnie rynek będzie chwilkę miał okazji, a następnie będzie wzrastał, bo każda podaż powinna przynajmniej tak działać w tym przypadku. Posiadam 550 prawie tysięcy monet, więc jest całkiem spoko, można powiedzieć, stan. Natomiast cały czas próbuję coraz więcej handlować, coraz więcej obracać, iść na coraz droższe karty. Widzimy bardzo mocne wzrosty na rynku. Tutaj macie przykład Crespo, kupionego chyba za 150... 145, coś takiego. Kieza, którego widzieliście na wczorajszym materiale, Dybinia kupiona za 115. Cały czas te karty rosną. Cancelo, który kwalifikuje się do IFA, więc cały czas coś próbuje obracać, cały czas coś próbuje zarabiać i cały czas próbuje coś kombinować. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, mam nadzieję, że dzisiejsze nagrody zrobią fajne okienko na dobranie kart, a następnie rynek zacznie rosnąć. Bo wczorajszy kontent tak naprawdę paczka za 25 tysięcy monet, paczka za 45 tysięcy monet powtórzona. Dodatkowo w SBC dostaliśmy ciekawą kartę, no bo nie można mówić inaczej. Czyli Madison Player of the Month, który wygląda, już wam pokazuję, tylko 10 skoczy w ten sposób. Nie jest to droga karta, bo jeśli chodzi o wymagania, wymagany jest skład 83 i jeden zawodnik z Anglii oraz skład 85, więc to nie są jakieś wielkie wydatki, ale ogólnie po prostu dostaliśmy jeszcze jedno wyzwanie. Jest to wyzwanie, w którym potrzeba zawodnika PSG i tym razem PSG aż tak nie wystrzeliło. Są też karty kobiet w tej edycji, więc wymagane kluby nie robią już aż takiego wystrzału kart złotych, bo na przykład w PSG przeróżne karty pojawiają się kobiet i zmienia to całą postać rzeczy. Natomiast jest dość ciekawa nagroda, ponieważ jest to paczka wymienna, paczka piłkarzy Electrum Prime. Dodatkowo też coś takiego widać, że ludzie mają naprawdę z sezonów bardzo dużo kart niewymiennych i pewnie jeden z was w klubie miał po prostu kartę z PSG i w tym momencie może sobie zrobić te zadania, bo jej cały czas dostarcza nam coraz więcej możliwości, żeby sobie właśnie zrobić te zadania, żeby mieć karty, żeby mieć coraz więcej niewymiennych rzeczy w klubach. A co za tym idzie, każdy raczej robi, czy to SBC zaawansowane, czy SBC właśnie, które pojawiają się na bieżąco, z kart niewymiennych. I to jest spoko sprawa. Natomiast przechodząc tak typowo do rynku, do handlu, co wczoraj zaobserwowałem? Przejdźmy na takiego footbina. Dzisiaj bardziej materiał pogadankowy, nic się nie dzieje, ale może jakieś wyciągniecie z tego wnioski lub razem sobie tutaj poanalizujemy. Sytuacja wygląda tak. Najdroższe karty, karty takie meta, karty drogie, jak najbardziej poszły fajnie do góry. Dobrym przykładem jest Leo Messi. Słuchajcie, Messi był po około 150-160 tysięcy. W tym momencie, kiedy w nocy nagrywam, gość jest po 200 tysięcy. Więc to jest naprawdę bardzo fajny wzrost. Dybinia, czyli ta piłkarka, którą widzieliście, że obróciłem, w tym momencie 129-130, jeszcze przed chwilą była 120, więc też cały czas wzrasta. Zobaczymy, jak zachowa się na nagroda. Karty kobiet urosły, ale w kategoriach kart na przykład jak Nunes, widzimy zastój, a tak naprawdę to jest spadek w stosunku do dnia poprzedniego. Dalej lecąc, Dembele oczywiście też bardzo mocno nabiera na cenie, więc karty topowe, karty drogie rosną, a karty średnie trochę się zatrzymały. Można powiedzieć, że na Kolomuanim dało się coś zarobić, ale też to nie są takie wahania, jak w przypadku kart najdroższych. Gwardiol jest dobrym przykładem. Kosztuje w tym momencie 23 tysiące monet, natomiast wczoraj spadł do 21 tysięcy, jeśli chodzi o wieczór, więc można powiedzieć, że jakiś flip się dało zrobić, ale najlepsze odjazdy zrobiły karty topowe, karty drogie, no bo kiedy zobaczymy sobie na takie karty zwykłe, no to tutaj nie możemy doszukiwać się aż takich wielkich okazji. Czym karta droższa, tym lepiej się zachowała, po prostu tak to wygląda. Karty hero odjechały, karty ikon bardzo podrożały, karty nawet inform, tak naprawdę dzisiaj na nagrodach informy mogą mieć fajne okienko. Zobaczymy jednak, co w kolejnych jak przygotowali, ale z godziny na godzinę, jak zerkam na wszystkie karty, jak zerkam na te ceny, to
od 20 do 1 w nocy cały czas to wszystko rośnie, więc można powiedzieć, że w chwili obecnej, jeśli miałbym zainwestować coś kasę, to raczej zerkałbym na karty drogie. Co będzie w okolicach premiery, czy jeśli więcej osób wejdzie, to te karty tańsze znowu zaczną mieć tak jakby drugie życie, nie wiem, ale wygląda na to, że wiele osób przez to, iż po prostu ma mnóstwo kart niewymiennych dobrych, zaraz wam to wszystko pokażę, jakie trafy były na streamie, w ogóle możecie napisać w komentarzu, czy niekiedy, jak nie ma za bardzo co robić, wrzucić wam takie urywki streama, bo to są po prostu najciekawsze paczki, najciekawsze rzeczy, które były i tak dalej, ale że ludzie po prostu tyle kart niewymiennych trafiają, mają taki potencjał tego wszystkiego, następnie dość prosto zarabia się w chwili obecnej coinsy, szczególnie przez tych, którzy grają na bieżąco, ja mam 550 tysięcy monet, a naprawdę nie spędzam na tym dużo czasu i na rozwiązaniach SBC nie handlowałem, jeżdżę na ewolucjach, jeżdżę na flipach i tak dalej, więc można powiedzieć, że spoko, no więc słuchajcie, po prostu, ludzie chyba trafiają dobre karty i przeskakują te średnie, przynajmniej na to w chwili obecnej wygląda, albo składy budują wokół tego, co trafi niewymienne średnie trafiają, a najlepsze wiadomo, ciężko jest trafić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, raczej się skupię się na tych kartach najdroższych, bo jakoś w nich widzę największy potencjał, ale oczywiście, mając nawet 550 tysięcy monet, no ciężko będzie nabrać ich dużo i poczuć mocno zysk, no chyba, że to wszystko odleci. No i to, ile ludzie mają właśnie paczek niewymiennych, ile mają potężnych paczek, na przykład 10x83+, i tak dalej, pokazał wczorajszy stream. W ogóle, skrót całego streama macie na kanale Szoterski, możecie się dzisiaj koło godziny 20, 20.30, 21 spodziewać na kanale drugim, link będziecie mieli do niego w opisie, jeśli chcecie, wejdźcie, zaobserwujcie, a teraz zobaczcie takie najlepsze trafy, ale tam trafów zdecydowanie było dużo więcej i myślę, że na tym Szoterskim bardziej zobaczycie, jaki jest przekrój tego wszystkiego. Paczek jest po prostu mnóstwo i cały czas będą dochodzić coraz to lepsze i coraz to ciekawsze paczki. Ludzie będą mieli trzon drużyny niewymienny, złożony z kart z rzędu 20-30 tysięcy, a jedyne po co będą sięgać, to po karty najdroższe. Przynajmniej taka teoria przychodzi do głowy, patrząc jak zachowują się te tanie karty, które zwykle tętniły, żyły po prostu w momencie, kiedy rozpoczynała się gra. Musi. Tym razem cię odda. Tym razem cię odda. Co w środku? Hiszpania. SEO. Barcelona. O, ale czekajcie. Irene Paredes. Poczekaj, może będzie druga. Może będzie drugi walkout. Poczekaj, może ktoś wyjdzie. Niekiedy bywa zaskoczenie. Idzie. Messi! Pięknie, Messi! Ale jaja! I wyszedł! Drugi najlepszy zawodnik w historii futbolu, ale jest! Czekajcie, może Ronaldo wyjdzie, nie? Jego tak go wypieprzy stamtąd. Coś pięknego! Mówiłem, że ktoś wyjdzie, oni zawsze we dwójkę chodzą. Ale widzieliście, co zrobił z tą piłkarką? Wypchnął ją. Idź z i to zawodniczką Barcelony. Saliba jeszcze jest. Gwarantowano 84+. Argentyna, napastnik. Ikona. Crespo. Chłop trafił ikonę, Crespo. Co jest grane? Znajdź na kartę, pokaż ją, czy jest niewymienna. Pierwszy właściciel niewymienny, Al Owairan Hero. Ja też będę musiał się zabrać do roboty, bo tak naprawdę jeśli liga weekendowa będzie w najbliższy piątek 29, tak jak jest napisane w grze, no to na dobrą sprawę można się spodziewać, że trzeba będzie mieć kwalifikacje, przy okazji porobię zadania, będzie jakiś content tutaj nawet na odcinki, nagrody, Food Champions i tak dalej, wszystko zobaczymy jak wyjdzie. Natomiast na dzisiaj to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia jak codziennie o 18 na streamie. Dzisiaj wiem, kurczę, jak robię taki materiał, czuję, że on nie jest do końca idealny, ale jeśli robimy codzienny content, no to musimy to robić i nawet jeśli chwilę sobie tutaj porozmawiamy. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Siema.